Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku mam przygotowane kilka kluczy, które otworzymy na OneBlocku na Anarchii GG. Mam 20 kluczy do skrzyni epickiej i 20 kluczy do skrzyni anarchicznej. Dobra. Pierw otworzymy 20 do epickiej i otworzymy je chyba bez animacji. Szybko przeskipuję. Dobra. Lecimy. I mamy... Co mamy? 3 kilofy, 5-3-3. Selwont, 100 użyć 100. 25 razy 1.4. Anarchiczny hełmik. Fajnie, anarchiczna siekierka. No i złoty pracownik, tak poza tym to nic ciekawszego nie ma. No, no anarchiczny hełmik, anarchiczna sikierka, to tyle. No i salon 100 może się przydać. Dobra. To odkładam z boku. I lecimy z anarchicznymi skrzyniami. Ale to otworzymy już z animacją. Lecimy. Pierwsza. I salon 100 użyć 1.4. Lecimy z drugą. Może by się udało jakieś... O, 100 razy 2. To jeszcze jest fajne. Ale dalej nie to, co oczekuję. Fajnie, gdyby był Gievip, Cell Chest lub buty Hermesa. No i anarchiczny pracownik też fajny. Kolejna skrzyneczka. Na razie dwa słolądy. O, o, o. Kurde. Dobra. Lecimy kolejna. Trzy słolądy na razie. Czwarta skrzyneczka. O, kurczę, już myślałem, że będzie anarchiczny. Lecimy kolejna skrzyneczka. Hermeski, błagam. Kurde. Anarchiczna klata. Jeszcze 5 kluczyków. Lecimy z kolejnym. Hoppa. Jakie to spawnery? Najgorsze są spawnery. Kolejna skrzyneczka. Kolejny soląd. No nie. Ale chociaż fajny. 200 ro... Oj. Gdzie to jest? 200 razy 2. I 3 ostatnie bez animacji. Hop. Soląd sto użyć razy 2. Hop. Soląd sto użyć 1.4. I hop. Soląd 200 użyć 1.4. Opening uważam za, no, dość kiepski. No, z anarchicznej poleciał mi dwie części anarchicznego seta. A tak to, no i jeden, co jest najgorsze, to jest spawner Blaze'ów. On jest fatalny. Najgorsze, co może być, to spawnery. Ale najbardziej liczę na Hermesy. Albo Gievip. Natomiast same w sobie selwondy nie są złe. Jeśli chcecie wygrać takiego selwonda 100 użyć razy 1, napiszcie w komentarzu selwond. To tyle w tym odcinku. Pa pa.